Przechodzimy do punktu 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie zadań do realizacji przez budżet miasta Krakowa w roku 2013. Jest to projekt uchwały autorstwa Zarządu Dzielnicy i w związku z powyższym opiniującą tą uchwałę była Komisja Budownictwa. Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji o przekazanie nam opinii komisji. Komisja po zapoznaniu się z treścią jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? To ja sobie udzielę głosu. Właściwie meritum sprawy jest w uzasadnieniu do tej uchwały, w którym, jak państwo pamiętacie, przez okres paru lat w wielkich bólach i trudach powstawał plan przebudowy ulicy Lubockiej. Wreszcie udało się ten plan zrobić i uzyskać pozwolenia na budowę. Jak państwo mają napisane w uzasadnieniu, ważność projektu dla części zadań kończy się w miesiącu czerwcu 2013 roku, a dla drugiej części w miesiącu marcu roku 2014. Niewprowadzenie wyżej wymienionego zadania do realizacji skutkować będzie utratą ważności projektu. Będąc wczoraj na sesji budżetowej Rady Miasta, rozmawiałem z kilkoma radnymi i bardzo ich prosiłem, radnymi miasta oczywiście, bardzo ich prosiłem o poparcie tego projektu. Przyjęcie tej uchwały będzie dla nich podstawą do dalszego, miejmy nadzieję, skutecznego działania w tym zakresie. I tyle, co mam do powiedzenia na temat tejże uchwały. Jeżeli nikt z państwa radnych nie chce zabrać głosu, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję uprzejmie.